Ja jestem 9-2, widzowie. Ja mam prawie już 40 lat. Dwójkę dzieci, grażynek w domu. Nic mi już tylko nie zostało. Zrobić sobie tylko nos mi zostało i brać udział w ultramaratonach. Poważnie. Chyba to mi zostało na końcu. Poważnie. Zniknąć z internetu, brać udział w maratonach, prowadzić sobie knajpę i tyle. My, dla nas, dla starych ludzi już nie ma miejsca w necie. Wchodzą tu małolaty, tu nawijają freestyle, TikTok, Instagram, tylówka zajebista Off-White'a, a ja stary stoję w miejscu, nie wiem co się dzieje, nie? Stoję... Co jest w istotopie, kurwa! Can I meet? Randy. Papciu, a jak na bombie z wynikami Estra wyjebane gino emergino było? 5 złotych. Nie, nie było takich rzeczy. Absolutnie. Wiesz, no ty już nie wiesz, co ja ci tu mówię, nie? Muszę trzymać fason, muszę mówić, że brałem testosteron, muszę mówić o sterydach, ale tak naprawdę to ja w życiu igły na oczy, kurwa, nie widziałem, tak jest prawda. Pozeruję się, pozeruję, robię, odpierdalam pozerkę i to totalną, wariacie. Top. Już jest źle. Ale wezmę sobie Maokaja. Oglądałeś już serial Arkane, chłopie? No oczywiście, że oglądałem Arkane'a. W dzień premiery. W dzień premiery, wariaciku. Czy otworzyłem już knajpę? Dzisiaj otwierałem. O 6 rano. Dobra, biorę sobie Maokaja, totemik Maokaj z teleportem. Szefie Hugo, Hugo, to ty? Halo, który to jest szef Hugo? To ty? Oczywiście, że tak. No i zajebiście, myślę, że jesteś fejkiem. Lecimy. No i elegancko, szef Hugo ze spacem. Dobra, mówisz, że wykerujesz, nie? Spokojnie. Dobra, ja spokojnie będę sobie grał Maokajem na topie, nie będę robił nic złego. Lecimy. Lecimy z tym, elegancko. Szef Hugo to fake, wyjeb go. Ej, co jest grane? Jesteś fejkiem! No trochę tak. Ale dobra, zostaniesz z nami. Zostaniesz z nami. Lecimy. Zajebiście. Kurwa, ale prank. Który jest szef Hugo, który normalny? No ja jestem fejkiem. Kurwa, dobrze, w chuj. Lecimy, a ty prawdziwy Hugo? A prawdziwy Hugo się nie chce odezwać. Dobra, to będziesz... Lecimy we 43? Lecimy w... Dobra, lecimy w trójkę. Ty będziesz grał, a ty będziesz gadał. Okej. Okay. Bierz kosmonautę? Dobra, biorę kosmonautę. Filip, jaki okres RP najlepiej wspominasz? Kurczę, każdy okres, wiesz? To jest tak mało... Krótki okres czasu, że to wszystko w pigułkę mogę zmieścić. Ale poczekajcie, top, support, karma, Jin, mitux na midzie. Ja pierdulam. Mam nadzieję, że to wszystko będzie się działo. Szef Hugo się nie odzywa. No... Bądźmy dobrej myśli. Pierwszy meczek, ja dzisiaj swój pierwszy mecz wygrałem, kochani. Tekst wyłączam. Tu sobie minimalizuję. Tu sobie sprawdzam wszystkie postacie. To sądzę o zwolnieniu probierza. Kurczę, odpowiadałem, że te pytanka, kochani. Wiesz co? Z tego, co widziałem, wiadomo, podobno wypalenie zawodowe. Czy słusznie, czy niesłusznie. No w tabeli jest spoko, ale chyba sam... Sam w sobie musiał chyba odejść i zresetować się. Halo, siemaneczko, Hugo. Witam cię serdecznie. Słychać mnie chyba. Słychać się z kolei. Jaki fake był. Jaki fake? No to we dwóch jesteśmy. We dwójkę jesteście. Jeden będzie dopingował, trenował i jest elegancko, ty. Co tam słychać? No nic, no mam nadzieję, że wygramy, no. Zupa jedzona za chwilę będzie. O kurwa, jaka zupa, jaką masz zupę? Pomidorową, a co? O pięknie, ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłem, jadłem tosta z kawą tylko. Do lola się zasiada, to jest życie. Proste tak. Co sądzisz o tych, co pytałem, co sądzisz? Ciekawe, Sik. Kurczę, no moje zdanie nie ma żadnego znaczenia. Co sądzisz? Po prostu... Ja powinienem, wiecie co ja powinienem zrobić, widzowie, już kiedyś o tym mówiłem, żeby na początku streama nagrać już gotowe takie video, gotowe video z odpowiedziami na te klasyczne pytania. Typu, że dzisiaj nie ma RP, nie ma FIFA, nie zawalczy nigdy w MMA, wiem, że Stanowski gadał, nie wiem do której streamek, nie wiem w co będziemy, wiesz, takie klasyczne odpowiedzi mieć nieprzygotowane i po prostu na początku streamka to puszczać, nie? I wcale nie mówię tego z jakimś przekąsem, czy jakimś taką ironią, tylko serio po prostu to nagrać sobie. I wiesz, siemanko, nazywam się Filip, a.k.a. Paris Platynow. Kiedyś byłem kulturystą, teraz już nie jestem, więc zaczynamy. Nie będę dzisiaj walczył z Majewskim. I lecisz, i odpowiesz na te pytania. Trening po 5 piwach i tak dalej, nie? Bo z jednej strony, wiadomo, jest to mem, jest to spoko, ale z drugiej strony, no trochę zabiera to czasu antenowego. Zabiera to czasu antenowego, bo pytacie o to samo, ja odpowiem to samo i na tym streamie się tu kurwa nic nie dzieje, nie? I temików nie kupiłem, kurwa.
to na chuj odpowiadasz, że to gówno, no bo staram się być, wiesz, uprzejmy. Ktoś przychodzi, odpowiadam, no potem to się, od... strasznie tego dużo tu się pojawia, nie? Filipie, będzie kiedyś ten przełomowy moment, kiedy zrobisz trening po pięciu piwach? Nie, tak, będzie. Czekamy. Dobra, lecimy. Faku napisane. Dobra, lecimy. Odpowiadasz, że to samo, ale godzinki się nabijają, więc is. No trochę tak jest, Rabitku, kocham cię. Itemki kubyku, dobra, lecimy. Nie wiem, czy nie stracę farmy. A teraz się skupmy na graniu, bo pierdolimy. Dobra, pokażę wam, jak gram drzewcem. Maokai, mist drzewa. I akurat zdążyłem wziąć sobie faremkę. O, tu będzie chciał mnie tłuc. O nie, straciłem pierwszą. Spierdalaj, gościu. Straciłem drugą. Spokojnie. Też nauczyłem się, żeby do tej gry nie podchodzić tak emocjonalnie. Dobra, straciłem tylko dwie farmy, ale to jest tylko max, co straciłem dzisiaj. Opsa. No jest taki zaborczy. Jest zaborczy koleżka, no bo wbił dwójkę, no to kurde. Ja cię tu wbijać, w sumie już mogę wbijać. Na spokojnie, nie, do mnie wiesz co, na razie nie wbijaj. Spoko. Albo w sumie jak tam chcesz, ale będzie no, pchał mnie. To. Obijemy go. Będzie mnie chciał pchać. O, masz trójeczkę, więc też nie można go za bardzo tutaj drażnić. Mapa sobie wezmę. Tu mamy dwie farmy. No i możemy coś z nim działać. Podwierzę go tam, pije. Może się uda. No. Pa. Podwierzę, kurwo! First blood dla Filipka oczywiście. Dziękuję ci serdecznie. Wolę flashnąć, bo to chuj wi, on mocny strasznie. Traktowałem. Jak to uratować? Pomóż graczku. Bardzo za nią tęsknię. 5 złotych. Co się z nią stało? Co? Żeś znowu dziewczynę zwyzywał i teraz prosisz o po wybaczenie, co? Zostawia kobieta. Kurczę, no... No, ważne, że wiesz, że źle zrobiłeś, tak? To już jest, to się ceni. Ona potrzebuje na pewno trochę czasu. Daj jej trochę czasu. Czy ja się teraz wypierdolę? Nie. Spokojnie, wracam. Chcę sobie kupić to. Kupię sobie na razie to. Bucik. Kamerkę. I tyle. Nie będziesz brał dużego, skurczybyku. Ej, o chuj w ogóle chodzi w lidze? Kurwa, o co chodzi? Żeby kurwa nie grać w to! No dobra. Już podszedłem i się wyjebałem. Dziękuję, Milcia. Czy słucham Sentino? No, nie, to nie jest tak, że wiesz, mam jego wszystkie płyty i codziennie go słucham, ale kilka kawałków słyszałem i tak, dobry raper, tak? Najważniejsze w graniu w Maokaim jest to bezpieczeństwo, którego oczekujemy sobie. Najważniejsze, bo on traci, ile ma farmy. Ile ma zion farmy? 37, on 25, ale to jest tak... No wiecie, no ja jestem taką postacią typową supportską, nie? Supportuję strasznie dużo. Kurwa! Ale fart!
Pozdro, papcio, dzięki za to podpisanie. Możesz tam wpaść jeszcze. Haha! Kurwa, gij! Tym lancia, co jest! Wiedzą, żeby wyruszyć 5 zł. Ale oklikałem, skurwysyna. Elo! I świadomi śmieją. Papdziki za like pod TT. Możesz tam wpaść jeszcze na TikToka. Dzięki za like pod TT. Co to jest TT? Możesz tam wpaść jeszcze na mego TikToka, szoneczka, pozdro. Kurka, nie wiem, o co chodzi. Dobrze idzie, ty. Dobrze jest, kurwa, elegancko. Arbora se kupiłem. Twitter, Twitter, kurczę, czy ja lajkowałem coś na Twitterze ostatnio? Może lajkowałem, a może ktoś mi tutaj zalogował się na Twittera. A może to nie było moje konto? Powiem ci, że na Twitterze ostatnio się byłem, czy nie byłem? A może. Ale jasne, pozdrawiam ciebie, przyjacielu. Bezpieczny topik, drzewcem, kurwa, kosmonautą. Mi zabije potworka. Jakieś typy na eliminację masz? Wiesz co, jeszcze nie sprawdzałem meczy, no. Musiałbym sobie tak zobaczyć mecz i coś tam będzie. Coś pewnie zatypuje. Coś pewnie... się chyba zaczyna. Tak, nie? Tak, w czwartek chyba. W czwartek, nie? Coś takiego. Mogę ci przyjść, tak go tylko podbierzę. Tam ale chyba go nie zabijemy. Nie, nie zabijemy go, nie zabijemy go. Grajmy po prostu tak jak jest, ja jestem tu bezpieczny z tym, że on się tak tu rozpędza. Jak coś to mów. Jasne. Najważniejsze, żeby wygrać mecz. Bo ja szukam tego chłopa, który mi wykeruje aż do platyny. Znaczy wykeruje, pomoże mi dostać się do platyny, nie? Ja sam, nie wiem, chyba golda mam jakiegoś niskiego. Kiedyś platynę jeden, nie? O! A TT to TikTok? Bo ja TikToka kurczę nie używam zbytnio, wiesz? To pewnie jakieś moje fake konto. Ktoś zarabia na moim wizerunku niestety, widzowie. Takie jest życie. Znaczy ja mam takiego TikToka, w sensie, żeby mieć swojego, ale mam tam jeden filmik, no i to 2 lata temu go zakładałem. Ale no nie, no TikToki są troszkę głuptaśne. O tak bym powiedział. Proszę. Co się stało? Nie no, idź kurwa grać w RP, przecież ta liga to jest taki ściek. To ty można grać. Dobrze. Nie, a na chwilę te... tej ligi nie rozumiem, prawda widzowie? Dobra, ja się zostawisz wyjebany z TeamSpeaka. Jasiu został wyjebany w sekundę. Po tym jak powiedział, że nie rozumie Ligi Legend i że nie lubi jej. Nawet bez ostrzegawczych strzałów. Jasiu, nie pierdolę w tańcu, nie? Czy on mnie może rozjebać? Może. Może mnie rozjebać, ale jeszcze zapomniał o tym, że ja go też mogę rozjebać. Tylko jak ja mam teraz buty kupić? Kurwa. Pancerza? Co nie mają w teamie? AP, AP, nie? Mają kurwa jakieś spowalniacze. Kupię sobie takie. Powiedział, że jebać ligę i dawać RP. Bo ta nie umie. Zoe to zjebane jest, ona słaba jest. Ja bym pancerza kupił. No jest taki jeden, co nagrywa jakieś szoty twoje i wcale nie neguje, że nie jest z tobą? Ale to co, że gość się podszywa pode mnie? A moje szoty? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Kurka, wolno to tak nie wolno.
podszywać, ale ludzie wiedzą, że nie mam TikToka, no. Czyli są tacy szoterzy moich starych instagramowych rzeczy i wrzucałem na TikToka. Z jednej strony to wiadomo, no to fajna reklama jest, bo ludzie potem sprawdzają co tam YouTube'a i tak dalej. Ale że tak ktoś się podszywa pode mnie, no to nieładnie, nieładnie. Dziękuję Kamil Blachura za 100 gwiazdeczek. To zgłoście go może, tylko ja nie wiem o kogo chodzi, nie? Nie wiem o kogo chodzi, ale jak się podszywa pode mnie, to go zgłosimy. To go zgłośmy, żeby nie było takich rzeczy, wiesz. Też nie ma co się denerwować, bo... Jak będzie ktoś chciał się podszywać tak będzie, nie? Ale no nie fajnie, nie fajnie. Kurwa jebana, od drzewca! Stala mi stąd. Aha, poczekaj, ta. Kamerę mam i nic. Siema, Marcin. Ja cały mecz pod wieżyczką jestem, nie? Mi się wydaje, że on potem będzie nie do rozjebania, ten chłop. No, mamy z nim szansę. Dlatego ja ci nawet nie piję. Kurwa! Ale farta miał jebany! Jeden hit! Jeden hit mu został! Flesza spalił! Pierdolony czarodziej! Siemoneczko Jakub. No, będzie ciężko, chyba nie wygramy tego niestety. Nie ma szans. Nie mamy szans? No, ta Lux to jest... Szkoda gada. Szkoda, widzowie. Szybko się skończyło. Tak, Emilcie, jutro, no. Chyba szybciej ci leżę, bym w platynie. Kurwa, myślę, że ty obiecałeś mi tu awans i tak dalej. Ja zwyżyłem w to. No dobra, no dobra, no ale jeszcze nie jest źle, no. Oni są słabi. Nie rozgrzałem się. Nie, kurwa, Lux, ty szmato jebana! Kurwa, ma kamerę jebana, no. Wszystko się zjebało. Pana, to fajnie bije. Nie no, ja nie zdążę tam nawet dolecieć. Daj mi teraz topa puszuje. Najsik, najsik. Oho, ten już wie o mnie wszystko. Lecę tam. Przecież i tak to pewnie nie zabijemy. A, ja to zamykam. Nie damy mu rady chyba, stary. Co nie? Zabij go, bracie! Nigdy mnie nie zajebie! Jestem niezajebywalny, widzicie, widzowie, tego dżuka? Ale uciekłem, widzowie, ja pierdolę. 9-9. Najsik. Pierdolony książę Ligi Legend wrócił.
Nabrałem go po prostu jak dzieciaka, nie? Zobacz, co się na tym bocie dzieje. Ja pierdolę, mam jakieś troli w teamie, no. Noż kurwa mać! Dlaczego mamy taki... Widzicie widzowie, to nie jest tak, że jestem słaby w tą grę, tylko ja mam zjebany team. On się już poddawać chce, kurwa mać. Lepimy go? No. Pana. Jakie dziuki. Patrz, czego zrobię, patrz. Zrobimy to, stary. Zrobimy to, tylko musimy się cierpliwie nafarmić. Lux też coś już zaczyna. Siemaneczku, Kapek 007. Czy mam taką chujową jakość mikrofonu? No taki mam mikrofonik, wariacie. Zbieram na jakiś lepszy, może kiedyś. Teraz pytanie. W życie iść? A rzeczywiście gość rzuca, no to musimy to zgłosić. Gość się podaje za mnie, a jak to teraz zrobić, żeby go zbanowali? A ma Paris to przez zero ma napisane. Milion polubień, koło Lipka. Olala. Też tam. O ja, niepotrzebny flash tam. Widziałeś to? Co się stało? A, czy na Instastory na przykład wrzucić i wtedy go zbanują? Okej, dobra, to tak zrobimy. Albo napisać do supportu TikToka. Dobra, łapiemy ich za chwilę. Spoko, jestem tanki jak cholera. Może na smoka podejść. Tak, bo Japczan mówił, że tak fake konto ściągnął, napisał do supportu. Okej.
Ale się wjebałem! Za bardzo! Słabo. Co Jin zrobił?! Dobry w chuj! Konam Sion nam niszczy topa, ale mecz! Nie, napiszę po prostu te, napiszę do supportu rzeczywiście, że ktoś używa tutaj moich danych i tak dalej. Ale to później. Bo trzeba po angielsku napisać chyba, nie? Nie po angielsku, po polsku można? Po polsku można pisać? No tak po polsku to zaraz tam piszę. Co jest kurwa? Jak to nie jestem, jak to jestem ja na serwisie u was jestem, co jest grane? Na smoka trzeba lecieć, bo oni już... Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Pozdrawiam cię, przyjacielu! Ej, my to robimy, kurwa! My ich robimy na luzie! A tylko ten Pike ma 12-3, kurwa no! Trzeba Pajka fokusować. No, a musimy Pajka złapać. Ciężki to będzie mecz, powiem ci. Chyba przegrany. Ze względu na to, że... No, patrzę się na topie, gdzie lipa. Oni trzy smoki mają. No, o kurwa! Spokojnie, spokojnie! Aha. Nie wierzę, no nie wierzę, kurwa! No ten Pike robi gierkę. Mogę w innym miejscu cofać się, ale to już chyba za późno. Szkoda, szkoda, szkoda. Jak zwykle pierwszy meczek na streamie w pierdol. Emilia Kos, szczęśliwa siódemka, 7 złotych. Uuu, dziękuję serdecznie, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za siódemaka. Kurwa, nie wiem. I lecimy. Your
Jak my sami zostaliśmy. No, luksawk. Siema. 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 Uciekajcie od naszej bazy, kurwy, zostawcie nas! Ala! Nigdy mnie nie zostawicie żywcem, no! Nie, no mam pecha, mam pecha! To nie nasza wina. To nie nasza wina, tu masz rację akurat, to nie nasza wina.